Ludwisarz i rusznikarz, pasjonat broni myśliwskiej, członek cieszyńskiego bractwa kurkowego. Czesław Kanafek z Bładnic koło Skoczowa, bo o nim mowa, opowiedział nam o swojej pasji. Od lat buduje broń myśliwską i armaty, które są znane nie tylko w naszym regionie. Jego dzieła można zobaczyć m.in. na Jasnej Górze czy na Kopcu Kościuszki w Krakowie. Armaty zagrały także w takich filmach jak Ogniem i Mieczem czy w Panu Tadeuszu. Stoimy przed taką wyjątkową armatą, bo ta armata, właśnie ta, występowała swego czasu w filmie. No miałem szczęście właśnie zrobić te armaty, 7 armat do filmu Ogniem i Mieczem. A zaczęło się od wizyty pewnego pana ze Skoczowa, który jest profesorem w szkole filmowej. Nie wiem, chyba już teraz jest na emeryturze. I on był raz na Sylwestra i tam żeśmy z armaty strzelali i tak się mu podobało właśnie jak ta armata na wiwat, żeśmy oczywiście strzelili o 12. I później przyjechał tu ze swoimi studentami, taką żeśmy małą tutaj rozpętali wojnę. I, no i za jakieś 2 tygodnie, 3 był telefon, że pan Jerzy Hoffman będzie kręcił film Ogniem i Mieczem. No i czy bym tam te armaty mógł. Ja miałem wtedy 2 tylko na stanie, ale wcześniej też zrobiłem dla kogoś i także pożyczyłem i z gwarancją taką, że ten ktoś, kto pożyczy, pojedzie ze mną, bo miałem takie właśnie możliwość, że tu z naszego terenu 7 armat i 7 statystów. Pan tak, też był tym statystą? Tak, mieliśmy szczęście tam przez 3 miesiące statystować. No i tu z okolicy koledzy byli ze mną, no i właściciele tych. No, no i tak się to zaczęło. No. Czyli to już 25 lat temu, tak? Szybko leci, tak. Czas szybko leci i właśnie te armaty brały udział w 7 armat, wróciły. Przynajmniej jedna jest tutaj teraz u pana w ogrodzie. Ciągle tak, tak, to jako pamiątka właśnie z tego filmu. Mhm. Później jeszcze lufy były wypożyczone do pana Tadeusza, bo tu prawie równolegle było odkręcone. Agnieszka Holland kręciła też Janusika, prawdziwa historia. No ale tam tylko taki mały epizod, strzelam z kopki do tej karocy. To takie troszkę śmieszne było, no ale coś się tam działo. No i parę razy w reklamówkach taki też tam mnie zaprosili właśnie po tym filmie. To było też ciekawe, no bo często chowałem. Czyli się spodobały? No chyba tak, bo jakąś wodę mi na jakieś tam, no ale poprosili, no to pojechałem z tym. No. Mhm. No właśnie, nie zapytam ile waży, ale może do tego przejdziemy też później. Tam mniej, ale bo sama lufa około 300 kg. Wykonanie tej armaty, takiej właśnie tej, na którą teraz patrzymy, ile czasu to zajmuje? Pół roku przynajmniej to trwa, żeby to zrobić, taką armatę. A co tu jest najtrudniejsze do wykonania? No najtrudniejszy model na lufę. Bo ja to zlecałem, bo nie mam szans u siebie tego odlać. Musi być stalowa rura w środku, zaczopowana odpowiednio, także bo za niedługo też w Polsce będzie potrzebny tak zwany certyfikat bezpieczeństwa. Ja mam certyfikat na obsługę w miejscu publicznym, natomiast tu jeszcze nie ma, bo to tak zwany, bo zrobiłem też do bractwa kurkowego do Niemiec, którzy od razu musieli pojechać z tym do Instytutu Wojskowego i tam robili próby. No, znaczy tam 3-krotny ładunek tam no i musiał to wytrzymać oczywiście. Ale to nie jedyna armata w pana ogrodzie, tam jest taka większa, bez lufy. Trafiła tutaj do pana z Częstochowy i to oczywiście też pana armata, ale tak, wróciła na chwilę. Tak, wróciła na 3 miesiące, prawie trwał ten remont, bo niestety na słońcu i tam woda, mróz zrobiły swoje, mimo to, że to jest, była drzewo dębowe. Ale mimo wszystko właśnie go tam troszeczkę, no koła szczególnie były zniszczone, musiałem koła od nowa zrobić. Te lawetę całą tam odświeżyłem, także ciężka robota, bo to wszystko, potęga. Proszę zobaczyć, koła 1,40 m same koła, więc ciężka. 1,5 tony waży ta w całości z lufą, więc to jest dla mnie, ile to było lat temu, 20 ileś tam, to była. Wydawało mi się to lekko, ale w tej chwili mam po 70, to już naprawdę ciężko. No. A nie mam pomocników, od tego trzeba zacząć, że to wszystko sam w tej chwili. No właśnie, to jakiś pomocnik by się przydał. No tak, do podnoszenia to miałem kolegę, który mi tu przyszedł, tak, ale takich fachowców to w tej chwili nie ma już. Mhm. To może po naszym materiale się ktoś zgłosi. Nie, ja już się nie chwytam się żadnych takich grupy, bo potem muszę z kręgosłup do masażysty. No tak, ale powiedzmy naszym widzom, bo może nie każdy wie, bo tą armatę można oglądać w Częstochowie, tak, ona wróci. Na
Są dwie te większe, znaczy to jest największa, potem jest ciut mniejsza, ale lufa ta sama, bo to są lufy odlewane w zucie w Gliwicach. Przepięknie to odlali tam wtedy. A są jeszcze takie tego typu, trzy. Mhm. I jest tam moździerz, ale to są na dole w kazamatach. No i tam jest mój muszkiet kołolądowy, pokażę na zdjęciu. Tam parę rzeczy jeszcze jest takich ciekawych. Mhm. No i ta armata sobie tam stoi w Częstochowie. Tak. Po latach trzeba było ją odnowić. Tak. I rozumiem, że kto się do pana odezwał właśnie z takim zapytaniem, czy by pan podjął się próby odnowienia tej armaty? Ojciec kustosz szukał kogoś, kto wykona te armaty 24 lata temu czy ileś. To po filmie zaraz zresztą było. Zresztą to było takie modne. Tam troszkę było tych Bractwa Kurkowe. Czyli to tak się wszystko nałożyło. Fajnie, po tym filmie. To było takie bardzo sympatyczne wtedy, bo po prostu myśmy taką tragedię w domu przeżyli i tak zaraz to wszystko przyszło tak, że masę roboty było. I Bractwa Kurkowe, armaty chciały i tam, no i do Jasnej Góry, a dla mnie Jasna Góra to rzecz jest, że tak powiem, honorowa i stoi tam, stoją tak na tych wałach jasnogórskich te armaty, mhm. Więc no i trzeba ich konserwować niestety, bo słońce, woda, mróz i te inne rzeczy robią swoje. Po tylu latach przyszła z powrotem, żeby tylko zrobić remont. I rozumiem, że sami się do pana zgłosili, tak. Zobaczyli, kto wykonał. No, na bieżąco jesteśmy w kontaktach, że tam nie musieli szukać. No. Tylko nie chciałem tego się podejmować, bo tak jak mówię, jest to duże przedsięwzięcie, bo dlatego, że to jest ciężkie wszystko. A już sił coraz mniej, no więc... Ale udało się to zrobić, więc powinni być zadowoleni znowu na 20 czy więcej. No właśnie chciałam zapytać, na ile lat? Na 20 wytrzyma? Myślę, że tak. Bo teraz to jest naprawdę, no starałem się to jak najlepiej wykonać, ten remont. No koła są całkowicie od nowa zrobione. Mhm. Tu zostały jedynie na lawecie. Boki zostały, no i te okucia, ale okucia też były kiedyś porządnie zrobione, więc to widać, że to wytrzyma na pewno. Mhm. No głównie koła, bo to stoi, gdyby jeszcze nim przekręcić nimi, to one by dłużej wytrzymały, a tak w jednym miejscu ta woda tam gdzieś się dostanie. Mhm. Także to... No siłą rzeczy. No właśnie, armaty, ale to nie tylko armaty. Co jeszcze pan robi? Bo wiem, że też cieszynki. No tak, staram się naśladować, bo Jurek jest dla mnie absolutnym mistrzem. Ja tylko takim, że tak powiem, próbuję troszeczkę tam coś stworzyć. Pokażę państwu później. Ale tu jeszcze mam parę rzeźb, które też tak się mi udało zrobić w międzyczasie. Jakaś nowa armata, nowa cieszynka w najbliższym czasie. Na co możemy liczyć w najbliższym czasie? Tak zwany... Nie sztucer, tylko sztuciec, tak się to fachowo nazywało. Pokażę państwu, już prawie jest na ukończeniu. Jest srebrem, no tak się jest rzeczy. Później a to się... chyba trzeba mieć dużo cierpliwości. Tak, bardzo. A później te armaty tak jakoś mi wpadły. A dlatego, że znalazłem rurę taką na złomie kiedyś. A to z 50 lat temu. Stąd się to wzięło właśnie ta pasja. Patrzy się, ta rura, to była taka rura spustowa, żeliwna. Podobno, że z dworca austriackiego jakaś. Miała tak pięknie te wzory, tak jakby lufa armatnia. Potem koła z wozu i takie. I to był pierwszy mój pomysł. A później stworzyłem sam wszystko od początku. No i tam potem zrobiłem modele. I na tych modelach w ustroju najpierw mi to odlewali w takiej odlewni. A później te duże właśnie w Gliwicach. No, ale tam to już super. Czy na zamówienie też pan wykonuje właśnie takie cieszynki, czy te armaty, jakby ktoś chciał sobie nie zamówić? Będę robił i nie chcę, już się nie podejmuję tego. To jest, tak jak mówię, ciężka robota. Ostatnio zrobiłem taką małą armatkę, to teraz stoi w muzeum w Czechach. No, też fajne miejsce. Te drobne rzeczy pokażę i to chętnie, bo to mogę zrobić, nie trzeba tyle nakładu sił i można się wykazać finezją, bo tu przy armacie to jest wszystko takie toporne, takie duże, ciężkie. A jednak przy tak broń to jednak... Ja to zawsze podziwiałem tych mistrzów, którzy robili właśnie broń i tu szczególnie cieszyńską. Bo najpierw narzędzie sobie musiał zrobić, potem jakiś wzór fajny i w ogóle musiał wiedzieć, co chce zrobić. No. A w tej chwili, no to... mimo to, że mamy dostęp do narzędzi, do różnych mechanicznych tych, ale czasowo to też trwa. Bo ja to tak niedawno myślałem o tym, że kurczę, mamy taki dostęp do fajnych rzeczy, do narzędzi, a kiedyś musieli sami sobie fachowcy zrobić, ci mistrzowie narzędzia, a potem dopiero coś stworzyć. A jednak to trwa wszystko. Tylko, że oni nie mieli tyle, mieli dużo czasu,
a my tu mamy za dużo tych, jak się nam mówi, pokus czy czego wszystkiego. No i właśnie tego czasu brakuje, czyli jak będziemy widzieć gdzieś jakąś taką fajną armatę, to trzeba szukać tabliczki z pana nazwiskiem. Tak, powinna być tam moje logo z tyłu gdzieś tam. Właśnie, logo. Także trzeba obserwować, a my w takim razie idziemy teraz oglądać. Czesław Kanafek to bez wątpienia człowiek z pasją. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.